I pomysł na tę książkę jest taki, żeby łączyła ona kilka nurtów czy kilka obszarów, w których mówi się o prawach podmiotowych i potraktowała te prawa podmiotowe właśnie całościowo jako pewną instytucję pomostową, nie czysto prawniczą, tak jak prawnicy są przyzwyczajeni do tego, żeby prawo podmiotowe traktować jako należące do nich i opisywane przez nich. Natomiast także przez coś, co jako instytucję, która jest ważna także dla etyków, chociaż etycy nie do końca sobie zdają z tego sprawę i jeden z problemów, które w tej książce poruszam, jest to, że polska etyka nie za dobrze wychwytuje tą specyfikę refleksji nad prawem podmiotowym, takim moralnym prawem podmiotowym i bardzo często na przykład tłumaczę angielskie right jak w bardzo różny sposób, od uprawnienia po różnego rodzaju zdolności, roszczenia, przez co nie widać tej całej łączności pomiędzy tym dyskursem moralnym, a dyskursem na przykład prawniczym. Oraz politykę, czyli to, w jaki sposób prawa podmiotowe funkcjonują jako pewne elementy sfery publicznej, w jaki sposób są wykorzystywane przez ruchy polityczne, jednostki, organizacje, jakie mają konsekwencje dla polityki, takie nieprawnicze, właśnie jako czysto polityczne. Jest to więc książka o tym, w jaki sposób instytucja, która zrodziła się w obszarze prawa i przez prawników głównie jest rozwijana, w jaki sposób łączy poszczególne dziedziny. Jeżeli to nie jest tak, że te prawa podmiotowe przynależą pierwotnie na przykład do jednej z tych trzech dziedzin i później mogą mieć na przykład aspekt prawniczy, aspekt na przykład moralny, albo aspekt polityczny. Tak to próbowano robić dawniej w tej polskiej koncepcji wielopłaszczyznowości prawa, że każda pojęcie, ono mogło być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, gdyby różne ścianki naświetlały różne dyscypliny. To jest raczej tak, że każda z tych dyscyplin zachowuje, z każdej z tych pól właściwie, a nie dyscyplin, zachowuje swoją pewną autonomię i specyfikę, jak do tego podchodzi. One w ramach tych pól nad prawami używa się tego pojęcia praw podmiotowych albo tak szerzej mówiąc, w ogóle praw w bardzo różny sposób, ale istnieje też pewne przejście i to jest ten element takiej pomostowości prawa podmiotowego, że ono umożliwia przejście z tego dyskursu na przykład moralnego do prawnego albo z moralnego do politycznego w taki bardzo naturalny sposób, czyli na przykład pewne roszczenia powstają, pewne roszczenia moralne, pewne domagania się pewnych rzeczy powstają najpierw na gruncie moralności, i pewne podmioty uznają, że mają moralne prawo do czegoś, czyli na przykład mają moralne prawo do szacunku, albo moralne prawo do uznania, albo moralne prawo do uczestnictwa w jakichś dyskusjach wspólnych, mimo że nie przekłada się to na żadne rozwiązania instytucjonalne. I z tego żądania moralnego, z tej argumentacji moralnej bardzo często są formułowane pewne też roszczenia polityczne. Prowadzone są pewne na przykład ruchy społeczne, grupy poparcia, poparcie opinii publicznej, organizacje, które walczą o tego typu prawa moralne i które dążą do instytucjonalizacji pewnych praw, właśnie praw moralnych i ukonstytuowania ich jako praw politycznych, czy to na poziomie praw człowieka, czy to na poziomie praw konstytucyjnych, czy na poziomie zwykłych ustaw, na przykład praw, ustaw na przykład wyborczych, czy w prawie cywilnym. To jest jedna z popularnych dróg, ale są też drogi inne, tak? Czyli najpierw powstaje pewne prawo podmiotowe w obszarze prawa i zaczyna się jak gdyby refleksja moralna nad konsekwencjami tego prawa podmiotowego. Albo powstaje pewne prawo podmiotowe w obszarze prawa, na przykład prawo dziecka, obecnie jest prawo dziecka do różnych jak gdyby roszczeń jest już prawem pozytywnym i powstają kontrprawa formułowane przez bardzo różne organizacje czy grupy, które też mogą mieć charakter albo roszczeń politycznych, albo roszczeń moralnych, albo pewnych kontrpropozycji instytucjonalnych. Tak więc to pole połączenia prawa, polityki i etyki jest tutaj dosyć zróżnicowane, te połączenia mogą być bardzo różne i trzeba się przyglądać konkretnemu
procesowi, zjawisku, sytuacji, żeby zobaczyć, jak takie prawa funkcjonują. Prawo podmiotowe to jest jedno z takich podstawowych pojęć, chociaż sam termin taki ogólny, prawo podmiotowe, jest używany głównie przez prawników jako taki termin techniczny, to jednak w takim potocznym użyciu mam prawo do jest pojęciem potocznym. I tak samo w języku angielskim I have a right to, to jest bardzo potoczne sformułowanie, które jest używane w bardzo wielu różnych kontekstach, nie mających czasem zupełnie nic wspólnego z polem prawnym. Natomiast no, przez samą swoją strukturę, przez sam swój swoją pewną logikę instytucji może być z tym polem prawnym połączony. W tej swojej książce proponuję jak gdyby łączyć różne te trzy obszary. Mamy w teorii prawa polskiej kilka książek poświęconych prawu podmiotowemu. Mamy monografię Opałka i profesor Bronkowskiej, bardzo już stare, bo z lat 50. i z lat 70. Mamy duży rozdział poświęcony prawu podmiotowemu w systemie prawa cywilnego. I właściwie to są wszystkie takie główne... To są właściwie główne publikacje, które są poświęcone prawniczo temu pojęciu. Jest dosyć duża luka nawet w samej teorii prawa. Natomiast w etyce i w polityce właściwie to pojęcie nie jest samodzielnie rozpatrywane. To jest taka książka nieduża, która ma te różne aspekty i sposoby działania prawa podmiotowego analizować pod względem językowym, praktycznym i pod względem tego, jak to prawo w ogóle może się w różny sposób przejawić. I teraz główny jak gdyby temat tego wystąpienia, z którym tutaj przyjechałem, czyli kwestia polityki praw podmiotowych. Politics of Rights to jest taki pomysł amerykański, to jest taka instytucja czy rodzaj polityki typowo amerykański, który właśnie opiera pewien dział albo typ robienia polityki na prawach podmiotowych i uznaje te prawa podmiotowe za pewien taki nawet preferowany sposób robienia polityki. To, o czym Państwo rozmawialiście tutaj na tych zajęciach, czyli strategic litigation, jest jednym z aspektów, jednym z rodzajów polityki praw podmiotowych, jest kilka innych. Taka polityka, ogólnie rzecz biorąc, to jest polityka, która miała być polityką oddolną i zdecentralizowaną, czyli nie tą politics na tym wysokim poziomie robioną przez duże organizacje na poziomie organów państwowych, tylko polityką, gdzie poszczególne jednostki wychodziły z pewnymi prawami i próbują coś zmienić w swoim obecnym położeniu, w pewien sposób poprawić swój byt, ale także dokonać dużej zmiany społecznej lub instytucjonalnej. I do tego nie potrzebowały tak naprawdę dużej struktury partyjnej, tylko potrzebowały struktury sądowej, w ramach której mogły tych swoich praw dochodzić. Czyli to jest taka polityka, którą jednostki i organizacje oddolne mogą robić dzięki sądom. Jest to polityka niepartyjna, ale w tym sensie, że ona jest nie robiona poprzez partię, bo natomiast jest bardzo często zgodna z pewnymi oczywiście liniami partyjnymi. Jest bardziej, była dotąd bardziej preferowana przez demokratów w Stanach Zjednoczonych niż na przykład przez republikanów, chociaż to uległo też zmianie. I miała ta polityka pozwolić tym podmiotom niepublicznym kształtować, zmieniać tą sferę publiczną w takim preferowanym, bardziej demokratycznym kierunku. Mogę powiedzieć? I w książce wyróżniam trzy rodzaje polityk, trzy jak gdyby ścieżki, które oczywiście zachodzą na siebie tych polityk praw podmiotowych. Prawo podmiotowe jako katalizator ruchów społecznych, czyli hasła, wokół których gromadzą się ruchy społeczne. Prawa podmiotowe mają służyć jak gdyby są hasłami tych ruchów, ale jednocześnie pewną tarczą tych ruchów wobec władzy i także pewnym instrumentem, za pomocą ruchy działają. I to właściwie już mieliśmy, to jest właściwie tego typu polityka praw podmiotowych nie pod tą nazwą istniała od XIX wieku. Wszystkie ruchy emancypacyjne działały właśnie w tym torze. Mamy nawet, jest kilka dobrych analiz dotyczących tego, w jaki sposób ruch Solidarności w Polsce był tego typu polityką praw podmiotowych w Polsce.
Ten drugi rodzaj polityki praw podmiotowych to są właśnie procesy strategiczne, czyli strategic litigation, które zaraz rozwinę. I trzeci to jest instrument, prawo podmiotowe jako instrument stopniowego, ewolucyjnego, rozproszonego pogłębiania pewnych zasad czy instytucji ustrojowych, na przykład demokratycznych. Jeżeli spojrzymy, jak to może działać, ja tam podaję w książce ten przykład dostępu do informacji publicznej jako konkretnego prawa przyznawanego jednostkom, które przez no, wiele, wiele lat stopniowo rzeczywiście przeorało polską kulturę polityczną, to w jaki sposób myślimy o tym, jakie są obowiązki instytucji i jak instytucje same działają, tak? Więc ono bardzo dużo, ale stopniowo zrobiło. To nie była żadna taka zmiana nagła w tym ustroju i właściwie to jest coś, co cały czas jak gdyby zachodzi. Mogę prosić dalej? Proces strategiczny jest tutaj traktowany jako pewne postępowanie sądowe. Tak to jest mniej więcej definicja zrekonstruowana na podstawie, jak to wygląda w prawie amerykańskim. Jest to postępowanie sporne, a więc litigation jest przeciwstawiane na przykład mediacji. Na rozprawie, a więc nie są to różnego rodzaju postępowania nieprocesowe, różnego rodzaju ugody przedsądowe, omijające proces. To musi być proces toczący się na rozprawie i wtedy to jest nazywane w amerykańskim legal English, nazywane jest jako litigation. Jest ono inicjowane przez konkretny podmiot, którego prawa są takiego wysokiego poziomu, na przykład konstytucyjne są naruszone i nie jest to jak gdyby jego sprawa indywidualna, tylko ta jego sprawa sporna sądowa, ona jest ujmowana w szerszym kontekście publicznym, że to jest przykład jakiejś głębszej bolączki społecznej, niesprawiedliwości, jakiegoś problemu społecznego i temu procesowi zaczyna się przykładać większą uwagę, zaczyna się mu przykładać no, większą uwagę do niego i zaczyna się nim interesować szersza opinia publiczna, dlatego że ma dzięki rozstrzygnięciu tej sprawy, która będzie miała charakter precedensowy, będzie możliwa pewna istotna zmiana społeczna, polityczna czy prawna. To jest jakby cel. I cała polityka oparta na procesach strategicznych ma polegać właśnie na tym, że znajdujemy takie kwestie kluczowe, takie społeczne bolączki, pewne problemy, znajdujemy podmioty, które są takim egzemplarycznym, no, są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób ta bolączka rzeczywiście działa i rzeczywiście mają jakieś jego prawa tego podmiotu zostały naruszone, a jednocześnie możemy wokół tego podmiotu zbudować pewną koalicję opinii publicznej, która pozwoli nam zrobić z tej pojedynczej sprawy sprawę ogólnonarodową, która pozwoli dokonać jakiegoś przełomowego orzeczenia sądowego, które zmieni rzeczywiście porządek prawny i polityczny. Czyli to są pewne wyselekcjonowane strategicznie procesy, które mają takie znaczenie, szersze znaczenie niż tylko indywidualne. I teraz jest kilka, to jak jeżeli Państwo czytaliście ten fragment tej książki dotyczący polityki praw podmiotowych, ja wskazywałem, że w latach 50. i w 60. razem z ruchem obrony praw obywatelskich, walki o prawa obywatelskie, pokładano bardzo wiele nadziei tego typu polityce, jako właśnie sposobowi przezwyciężenia pewnego impasu politycznego, tego zakleszczenia się tych dwóch wielkich partii politycznych, które na poziomie, które w ogóle wyalienowały takiego zwykłego obywatela, który nie miał żadnej szansy się wypowiedzieć, żadnej szansy zadziałać, a jednocześnie te głębokie nierówności i niesprawiedliwości systemu amerykańskiego były bardzo, bardzo dotkliwe i polityka praw podmiotowych miała być tą szansą, miała być tą drogą, która ma pozwolić wyjść z tego impasu. Jeżeli mogę prosić. Najsilniejsze sprawy zapadły podczas kadencji tak zwanego Warren Court, czyli Sądu Najwyższego pod przewodnictwem sędziego Warrena. To są najbardziej znane sprawy, ale tych spraw było bardzo wiele. To jest przełomowy, jak gdyby, okres w amerykańskiej historii prawa i rzeczywiście ta strategic litigation była wtedy bardzo często proponowanym taką drogą
walki o swoje prawa jednostek i ruchów politycznych. To był okres wielkich nadziei i bardzo sobie wiele obiecywano po tym okresie. Mogę prosić dalej? Ale później przyszła po pewnym czasie ocena tego okresu. Pojawiły się analizy także empiryczne. To jest jedna z najważniejszych analiz skuteczności polityki praw podmiotowych, tak? Holohop Geralda Rosenberga, który badał empirycznie, jakie były rzeczywiście konsekwencje kilku kluczowych spraw zapadłych w epoce właśnie sędziego pod przewodnictwem sędziego Warrena. I to doprowadziło do wystosowania, do jak gdyby no, zwątpienia w skuteczność i zwątpienia także w sensowność polityki praw, a przede wszystkim tej instytucji litygacji strategicznej. Więc cele podstawowe pierwotnie były takie, tak, wzmocnienie mniejszości, ich inkluzja społeczno-polityczna, pozwolenie na większą inkluzję społeczną, wzmocnienie i upodmiotowienie jednostek, przezwyciężenie tego impasu politycznego, głęboka, nagła, szybka zmiana polityczna bez czekania, aż społeczeństwo się zmieni i zaprowadzenie większej sprawiedliwości społecznej. To się jednak nie do końca się udało zrealizować, jeżeli mogę prosić dalej, to tych krytyk od lat 80. sformułowano bardzo wiele. To część z tych rzeczy, po części tych rzeczy pisałem, część z tych rzeczy Państwo znacie z innych dyskusji, czyli przede wszystkim w konsekwencji doprowadziło to do coraz większego upartyjnienia i takiej ideologizacji sądów, krytyki za ich aktywizm, i takiego obrazu sądów, że tak naprawdę rozstrzygnięcie polega na dobrym obsadzeniu składu sędziowskiego. Każdy kolejny skład sędziowski po epoce sądu Warrena był bardziej konserwatywny. Każdy kolejny sąd, w każdym kolejnym składzie sędziowskim więcej było przeciwników tych zmian, które wprowadził Warren Court. A dodatkowo właściwie w latach 50. i 60. polityka praw podmiotowych była traktowana jako własność amerykańskich progresywistów, którzy chcieli dokonać rzeczywiście pewnych zmian prosprawiedliwościowych, zmian społecznych. Natomiast od lat 80., od ery Reagana, zaczęła się konserwatywna kontrofensywa i konserwatyści amerykańscy zrzeszeni albo wśród republikanów, ale także pozapartyjni, szczególnie różne środowiska religijnych fundamentalistów amerykańskich, nauczyły się stosować i właśnie procesy strategiczne, nauczyły się stosować prawa podmiotowe, żeby przełamywać dawniejsze precedensy i realizować swoje cele za pomocą praw podmiotowych. Czyli okazało się, że jest to rzeczywiście polityka praw podmiotowych jest polityką neutralną, bo ona może być stosowana przez każdą stronę, ale w konsekwencji było to jak gdyby wydzieranie sobie no, ręcznika pomiędzy różne strony, gdzie właściwie kto wygrywał ten, kto lepiej obsadził sąd. I jeżeli Państwo na przykład śledzicie spory o aborcję w Stanach Zjednoczonych albo w Polsce, albo inne takie wielkie spory kulturowe, to tam wszystkie strony formułują swoje racje, swoje argumenty w języku właśnie praw podmiotowych i starają się przeprowadzić swoją agendę właśnie poprzez sądy za pomocą właśnie procesów strategicznych. Tak więc okazało się, że wszystko, co zostaje zaprowadzone za pomocą polityki praw podmiotowych, da się odwrócić za pomocą tej samej polityki, ale jest to jak gdyby ścieżka znacznie mniej jasna, mniej demokratyczna, mniej podlegająca demokratycznej kontroli, trudniej dostępna. To nie jest tak jak z parlamentem, że możemy wybrać nowy parlament i ten parlament reprezentujący już inny stan społeczeństwa może to przełamać. To w przypadku sądów ta zmiana decyzji jest znacznie trudniejsza i bardzo daleka od tego, w jaki sposób powinna działać demokracja. Potem jest ten argument Rosenberga, że faktyczna nieskuteczność we wprowadzeniu zmian społecznych, jak Rosenberg pokazuje w tej swojej książce Hollow Hope, prawa podmiotowe pokładano w nich ogromne nadzieje, a prawnicy przez całe dziesięciolecia uczyli się, że to były sprawy kluczowe. Brown,
The Board of Education to miała być sprawa, która przeorała amerykański system, sferę publiczną. Jak pokazuje jednak Rosenberg, wcale tak nie było. Po 10 latach od tego orzeczenia cały czas szkoły były, stosowano segregację rasową w szkołach. Jej wpływ w tej sprawie był znacznie, znacznie mniejszy niż uczą się akademicy na studiach. I faktycznie bardzo, przez bardzo długie lata o tej sprawie w ogóle prawie nie mówiono. Ona była mało istotna i te zmiany musiały zachodzić na bardzo wielu poziomach, na tych poziomach niższych, na poziomie legislacyjnym, na poziomie świadomości społecznej, żeby rzeczywiście zlikwidować segregację rasową w szkołach, a nie tak jak teoretycy prawa uważali, że to było jedno kluczowe rozstrzygnięcie w procesie strategicznym i tutaj się wszystko w Stanach Zjednoczonych zmieniło. Kolejny argument, taki krytyczny, dotyczył tego, że polityka praw podmiotowych kradnie energię i kapitał, różnego rodzaju kapitały z ruchów społecznych. Ruchy społeczne mają być oddolne i aktywne, natomiast jeżeli idziemy ścieżką polityki praw podmiotowych, szczególnie właśnie nie takiej tej mobilizacyjnej albo tej rozproszonej takiej aktywności, ale właśnie tego procesu strategicznego, wtedy wszystkie aktywa i finansowe, i osobowe skupiają się na tym jednym procesie. Cała mobilizacja opinii publicznej skupia się na tym procesie. Wyciszane są głosy, które nie pasują do jednej dominującej takiej narracji, bo musimy zaprezentować tę osobę w jakiś spójny sposób opinii publicznej, tę sprawę. Więc całą sprawę tak naprawdę z rąk aktywistów przejmują profesjonalni prawnicy. Oni czerpią zyski. Oni, znaczy nie tylko, to nie jest tak, że prawnicy ruchów społecznych czerpią głównie z tego zyski, to są osoby bardzo często pracujące w sposób ideowy, ale procesy w Stanach Zjednoczonych są tak bardzo drogie i tak kosztowne jest całe to przygotowanie i prowadzenie takiej sprawy, że to po prostu pochłania ogromne pieniądze, wysysając całą energię, aktywność z tych oddolnych ruchów i prowadząc do ich takiego oderwania od lokalnych problemów. I też przekształcenia walki tego, o co walczą ruchy społeczne, w język prawny, gdzie tak naprawdę są pewne już interesy przekształcone, nie autentyczne tych osób, które działają w ruchu, tylko jakieś interesy już sformułowane przez prawników w sposób bardziej abstrakcyjny. Kolejny argument krytyczny dotyczy niedemokratyczności tego systemu, jak już wspominałem, który też się wiąże z kryzysem parlamentaryzmu na całym świecie. Parlamenty tracą swoją władzę, stają się fasadami, właściwie we wszystkich rozwiniętych demokracjach. Działają, ale działają jako maszynki do przeprowadzania pewnych praw, natomiast nie są w stanie przeprowadzić żadnej autentycznej zmiany prawnej, ponieważ no, tkwią te partie polityczne bardzo często już stałe, tkwią w jakimś takim klinczu. Natomiast no, władza się przesuwa głównie ku władzy wykonawczej, ku różnym formom władzy wykonawczej, ku różnym ciałom obok parlamentów, a także właśnie ku sądownictwu. I tutaj strategic litigation jest jednym z tych aspektów tej sądokracji, która jest często krytykowana. Właśnie przesunięcia kluczowych, najważniejszych zmian, które się nie dadzą przeprowadzić przez proces parlamentarny, na których nie ma szans w ogóle na wprowadzenie przez parlament, i próbę po prostu przeprowadzenia ich nagłego poprzez sądy. Kolejny argument został sformułowany przez Josepha Raza, czyli moralne wyjałowienie debaty publicznej. To jest oparte jest głównie na tym, że w Stanach Zjednoczonych ta koncepcja praw i rozwiązywania konfliktów pomiędzy prawami podmiotowymi jest bardzo dworkinowska, czyli prawa są traktowane bardzo często jako atuty, jako decydujące argumenty w sporze. Jeżeli ktoś ma prawo, a ktoś nie ma prawa, to atut wygrywa. I to prowadzi do tego, że tak naprawdę ten spór traci jakąkolwiek swoją głębię polityczną i moralną. Nie są wyprowadzone żadne tak naprawdę argumentacje i żaden dialog nie jest prowadzony pomiędzy stronami, tylko bada się, kto ma silniejsze prawo. I dąży się do szybkiego rozstrzygnięcia sposobami formalnymi czy procedurą prawniczą bez pogłębionej debaty. A ponieważ no to dotyczy głównych takich dylematów moralnych, te kwestie dotyczą głównych dylematów moralnych trapiących współczesne społeczeństwa, na przykład kwestia aborcji,
to rzeczywiście prowadzi do bardzo dużego spłycenia tego, w jaki sposób o tych kwestiach dyskutujemy. Kolejny argument, czyli traktowanie sądów jako kasyna, wynika ze specyfiki amerykańskiego systemu prawnego, gdzie koszty postępowań są ogromne. To jest bez porównania z tym, co to jest, jak to wygląda w Europie kontynentalnej. Poza jakimikolwiek też możliwościami takiego prowadzenia przez zwykły podmiot, więc najczęściej potrzebuje on pewnej koalicji podmiotów niepublicznych i publicznych, które go będą wspierały w tym, ale także inny system odszkodowań. Jak Państwo wiecie, w Polsce odszkodowania, kiedy żądamy pewnego odszkodowania za naruszenie na przykład własności albo naszych praw, to musimy wykazać wysokość szkody i do wysokości tej szkody jest przyznawane odszkodowanie, ewentualnie zadośćuczynienie, jeżeli mamy krzywdę, które jest przyznawane bardziej uznaniowo, ale to też nie są jakieś wygórowane sumy. Natomiast system odszkodowawczy w Stanach Zjednoczonych promuje pewien system taki właśnie kasynowy, ponieważ osoba wygrywająca z dużym podmiotem, na przykład w sporze konsumenckim, z dużym podmiotem, który naruszył prawa, otrzymuje nie tylko odszkodowanie za faktycznie wykazaną szkodę, ale sąd ma możliwość zasądzenia odszkodowania karnego czy administracyjnego, który wielokrotnie przekracza, znaczy w ogóle jest nieadekwatny do poniesionej szkody, ale ma być formą zmuszenia tego podmiotu do zmiany swoich polityk naruszających prawo. Tu mamy te orzeczenia dotyczące wielomilionowych odszkodowań za różnego rodzaju konsumenckie przewinienia, czyli na przykład dawanie za krótkich kanapek w Subwayu, tak? To jest sprawa sprzed kilku lat, kiedy okazało się, że Subway sprzedaje kanapki, które reklamuje jako jednostopowe, a one nie miały jednego cala, więc został Subway o to pozwany. W polskim systemie prawnym ta szkoda tego konsumenta, który nawet jeżeli jadł długo te kanapki, to miał tego jednego cala tej kanapki mniej, to jest właściwie żadna, to nie jest coś, co się nadaje na sprawę sądową. Natomiast w Stanach Zjednoczonych odszkodowanie ma zmusić ten podmiot do tego, żeby on zmienił swoją praktykę i ten, który wygrywa taki proces, jest rzeczywiście wygrywa jak na kasynie ogromne sumy pieniężne, co doprowadza do pewnej takiej też eskalacji tych procesów. Pojawiły się też różne rodzaje formy antyobywatelskich procesów strategicznych, czyli procesów, które są wytaczane przez duże podmioty, na przykład przez korporacje przeciwko obywatelom albo przez podmioty prywatne przeciwko obywatelom, które mają mieć taki efekt mrożący. Czyli nawet jeżeli korporacje czują, że na przykład ich sprawa nie jest zbyt mocna, oskarżają na przykład krytyków pewnych produktów, swoich produktów czy polityk, powiedzmy obywatel krytykuje daną firmę i produkt czy politykę w sieci i korporacja go oskarża, mimo że ta sprawa nie jest może sądowo zbyt mocna, to jednak nierówność tych potencjałów tych dwóch podmiotów. Taka możliwość, że korporacja może przez wiele lat jak gdyby dręczyć tym, że obywatel jest cały czas w procesie cywilnym i musi ponosić kolejne koszty, jest bardzo, bardzo dotkliwa. I tak samo podmioty publiczne czasami są oskarżone o to, że wszczynają postępowania przeciwko obywatelom, domagając się właśnie ochrony swoich praw, bo prawa podmiotowe mogą przysługiwać nie tylko osobom fizycznym, realizacji pewnych praw i naruszenia pewnych praw, na przykład prawa do tajemnicy państwowej, i dręczą i wciągają po sądach obywateli, co ma negatywne aspekty dla społeczeństwa obywatelskiego. Nawet jeżeli ten duży podmiot państwowy czy korporacja przegrywa ten proces po wielu latach, to bardzo często ten efekt jest osiągnięty, bo przez zwykłe zmęczenie albo wyczerpanie kapitałów i ugodę na przykład pozasądową. I w końcu zwiększenie większej konfliktowości i polaryzacji społeczeństwa, napędzanie wojen kulturowych, coraz większa wrogość i dążenie do rozstrzygnięcia nie poprzez debatę publiczną, ale właśnie poprzez debatę sądową. Teraz krótko, ostatnia rzecz. Dlaczego właśnie procesy strategiczne
nie będą miały takiego negatywnego wpływu i w ogóle raczej nie będą polską instytucją, jeżeli mogę powiedzieć. Przede wszystkim oczywiście nie mamy silnych precedensów. Nie ma takiej szansy, że idziemy do sądu, mając nadzieję, że rozstrzygnięcie w naszej sprawie przełoży polski system prawny i polityczny. Może to być głośna sprawa, może być sprawa, która da do myślenia bardzo wielu osobom, sprawa tak zwana precedensowa, może to być sprawa, która rzeczywiście dotrze w końcu do Sądu Najwyższego, czy do Trybunału Konstytucyjnego, czy Najwyższego Sądu Administracyjnego i będzie podstawą jakiejś uchwały czy orzeczenia, które zmieni coś w polskim systemie prawnym, ale to nie będą zmiany takie diametralne. To nie będzie, nawet w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, to nie będzie napisanie nowego prawa, tylko to będzie ewentualnie uchylenie pewnego prawa. To jest zupełnie inny poziom tego, czego możemy się w Polsce domagać. Mamy też inny status konstytucji. Stany Zjednoczone są systemem pluralistycznym z wieloma mniejszymi systemami prawnymi, które tak naprawdę proponują różne rozwiązania instytucjonalne różnych problemów społecznych. I kiedy pewna sprawa zaczyna być sprawą taką strategiczną, zaczyna być taką potencjalnie sprawą strategiczną, to pojawiają się, istnieją już różne rozwiązania, które możemy zobaczyć i zobaczyć, jak te instytucje działają. Czyli te prawdziwe postępowania strategiczne, które toczą się przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, w pewien sposób ujednolicają praktykę i spinają ten system prawny, a jednocześnie przez to, że sądy niższych instancji też bezpośrednio stosują konstytucję w Stanach Zjednoczonych i to aktywnie stosują konstytucję, właśnie jako ten element jednoczący i taki harmonizujący system prawa, powoduje, że to jest takie, te postępowania strategiczne w oparciu o konstytucję są dostępną opcją dla zwykłego obywatela i taką bardzo łatwą uchwytną. W Polsce i w innych takich krajach unitarnych ta integracja systemu prawnego jest na znacznie niższym poziomie. Już ustawy i rozporządzenia są właściwie na całym terytorium Rzeczypospolitej. I konstytucja jest tak naprawdę bardzo oddalona od zwykłego obywatela. I wiadomo, że to bezpośrednie stosowanie konstytucji jest bardzo problematyczne i na pewno nie jest dostępne, bezpośrednio dostępne obywatelowi, który idzie do sądu. I dodatki, fragmenty konstytucji dodawane do pism procesowych najczęściej mają charakter legitymowania tego, co argumentacji albo ozdoby retorycznej. Natomiast to nie ma takiej bezpośredniej mocy, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. To, co wspominałem już w przypadku tych krytyk wcześniej, czyli relatywnie niskie koszty postępowań i niewielkie potencjalne zyski, tak jest górka, którą mogą zarobić prawnicy w postępowaniu sądowym, co mogą dostać od drugiej strony, jest górka tego, czego się można domagać jako strona w postępowaniu sądowym. I to nie są wcale jakieś bardzo wygórowane kwoty. Całe te postępowania, które mają zmusić duże inne podmioty, na przykład korporacje do innego postępowania, są wyprowadzone poza postępowanie cywilne i są na przykład w postępowaniu takim antymonopolowym albo ochrony konsumentów i są prowadzone przez podmioty publiczne. I to prowadzi też do tego, że też jest mniejsza stawka, o którą trzeba walczyć. No i inna koncepcja praw podmiotowych, bardziej oparta na traktowaniu ich nie właśnie jako absolutnych atutów, ale jako pewnych argumentów czy zasad, czyli tak jak proponuje Robert Aleksy, jako właśnie zasad, które są ważone i optymalizowane, a nie absolutnych pewnych atutów, które wygrywamy, co też znosi to pewne ryzyko wyjałowienia debaty publicznej. Wiadomo, że to zawsze jest pewna pokusa stron politycznych, żeby odwołać się do istniejących praw, zamiast argumentować, pogłębić argumentację polityczną, moralną czy prawną, ale to nie ma aż takiego niszczącego charakteru jak w debacie amerykańskiej. Jest w dyskusji, może chciałbym, żebyśmy kilka rzeczy omówili, bo wiem, że Państwo tu właśnie dyskutujecie na temat strategic litigation i pojawia się między innymi problem tego, w jaki sposób tłumaczyć na polski to pojęcie. Ja mam to taką propozycję, żeby tłumaczyć to jako właśnie proces strategiczny czy procesowanie strategiczne i mam pewne argumenty za tym, to możemy poruszyć w dyskusji, a Państwo tutaj bardziej na tych seminariach używacie tego anglicyzmu litigacja strategiczna.
Więc możemy o tym też podyskutować. Dziękuję i zapraszam do dyskusji.